ale też nie jest cały czas to samo klepanie. Najbardziej broken buildów, przepraszam. I witam wszystkich bardzo gorąco. 13:49, wtorek, 23 maja. Zaczynajmy. Proszę bardzo. Panie i panowie, gwoli wyjaśnienia, bo ktoś mi tam zarzucał, od razu od buły, muszę się tłumaczyć. Zostało mi zarzucone, że ja oszukuję, że to nie jest poziom trudności, uwaga, poziom trudności. Trudny, alternatywne SI, tudzież AI. I zobaczcie proszę, ktoś mi pierdolił głupstwa, że ja mam za duże obrażenia na tych statystykach, że ja robię dzika na 3 combo. Musicie zauważyć, że kręciołek jest dlatego tak dobry, no wiadomo, bo ma zasięg. Ale kręciołek to jest heavy attack. To nie jest light attack, to nie jest to walenie bronią jednoręczną, że ty machasz, bo to jest rozpatrywane przez grę jako lekki atak. Natomiast to jest w zasadzie to samo, co to. Ale już wracając, potrzebujesz czegoś? Tak, orkowie, możesz się... A gdzie się... Gdzieś w pobliżu, prawda? Zobaczę. Chłopa ścigają orkowie. Ja coś kojarzę, bo ja odpaliłem wcześniej między nagraniem, żeby rozejrzeć się mniej więcej, co jeszcze jest do zrobienia. Nie potrzebuję już nic. No cóż, więcej, tak już byś nie... Niestety, nie był on zbyt szczególny. Przynajmniej pewnego dnia znajdę idiotę, który sam będzie na tamten wygląda. Aha, handel z Lardo. Jako, że będę szedł zarówno w łowieckie, jak i w siłę, po powiedzmy 50-50 na początek, bo później więcej w siłę, jesteśmy w stanie dzięki temu zrobić jakiś taki buildzik hybrydę i to naprawdę buildzik hybrydę, to nie będzie tak jak w gameplayu z Returninga, tylko faktycznie będziemy używać tego łuku, przynajmniej w początkowych 50% rozgrywki. Dlaczego? No bo później, jak wiadomo bądź nie, no będę musiał mieć więcej siły pod ten buildzik, bo halabardy wymagają faktycznie z ręki, ale tylko na początku. I sprawdźmy, co pokażą tak zwane piraty. Ja już nawet testowałem ubicie tam dalej chłopców. Ty, a to są asasyni. Zatrzymaj się, ty psie. A, i tu są piraci. No to teraz to się komplikuje nieco. Ale zobaczmy ten buildzik halabiardy. Tu by mi się łuk przydał, wam powiem. Najgorzej, że drugi pirat ma... Wiecie co? Ja odejdę. Oni stracą agro. Ja zrobię tych piratów najpierw z łukiem. O kurde! Ja pierdoliasz. No i dlatego pokazuję, że halabarda jest broken. No pokaż mi, jak ty walisz topielca, dajmy na to, z broni jednoręcznej. Nie walisz topielca, ponieważ nie da się. Odchodzisz. On wyciąga łuk. No, wyciąga łuk. Teraz ty wracasz. A, i on wyciąga miecz. The fuck? Coś on za szybko zareagował. O, znowu wyciągnął łuk. I czekasz na dobry moment. Tylko jak wystrzeli strzałę i przeładowuje kolejną, to podchodzisz i wtedy masz... Coś mnie to kurczę... Nie pykło. Zagrałem trochę tamtą walkę jak znany streamer, nie powiem, że nie. O, jest git. Więc jednak cię teraz mogę go na spokojnie walić. Nawet melee, nie ma problemu. Już nie musi być ten łuk wyciągnięty, tylko dlatego, że tu abuzuje jego te ataki pchnięcia. To jest też problem early, że fajnie wchodzą ciosy, ale kiedy wchodzą, kiedy mam kondychę. Jest level i zobaczcie, Grog, który ma teksturę niemalże Ty! Grog ma identyczną teksturę jak tło, zobaczcie. Znika. I teraz zakładamy łuk pirata, który ma tylko 37 obrażeń. No i zobaczcie teraz, odpalasz przyspieszenie. Twoja kolej. Za dużo to ja nie robię. Będzie trzeba po pierwsze to zdobyć działający łuk, który nie ma obniżonych obrażeń. No, ale ładnie, i takiego pirata to można zaorać. Z tym, że to na piratów akurat nie będzie idealne, to bardziej na ludzi, którzy mają tarczę i nie tarczują strzał. Bo taki pirat to może być bity. Dobra. Chłop dead, mapa skarbów. Zobaczmy. Gdzieś za Capedan. Tak, bo to jest gdzieś tu powiedzmy Ardea. Tu obozy... No tak, to będzie za Capedan. Dobra, dwa topielce, to jest za dużo. Ajajaj. O, pokazuję, zobaczcie. I pokaż mi broń jednoręczną, która robi coś takiego na tym etapie rozgrywki. No nie robi. Nie ma takiej broni, bo nie ma broni jednoręcznej z takim zasięgiem.
Ale skoro jestem w okolicy... Kurde, i topielec. Chociaż... Topielec to jest chyba jeden z tych potworów... Ja pierdziu. Że możesz się cofać do tyłu i go walić z łuku, zobaczcie. Bo on ma ten zasięg nieadekwatny do odległości między mną a... Właśnie nim. Ale nie będę w ten sposób grał, bo to jest cheezowanie. To jest większy cheese niż ta halabarda. O, zobacz. Nie to. Fajnie, że żółwie tego. Tutaj. Lekko zbrojny bandyta. I tu się przyda łuk. Czy on zbierze agro? Nie, z całej ekipy zebrałem agro. Ani kroku dalej. Też niedobrze. Przyjemny łucznik, kiedy masz przyspieszenie czasu i nie ładujesz tego łuku godzinę. Kurde, tylko trzeba jeszcze trafiać do wszystkiego. Mega przyjemnie. No jesa. Gościa nie ma, zebrałem strzałek 19. Już mając strzały można obić tych. Jest to też pewna jakby odskocznia względem moich poprzednich gameplay. Bo wcześniej był 100% woj, a teraz trochę, mimo że ten łucznik jest wolny, bo zauważcie, ja bym szybciej ich wybił halabardą. Ale też nie jest cały czas to samo, klepanie... Najbardziej broken buildów, przepraszam. Bekłem se, bo... Co się będę oszukiwał? Myślicie, że nie bekam, kiedy jest poza kamerą? Oczywiście, że bekam. Dlaczego miałbym się ograniczać na kamerze, prawda? Przynajmniej jestem szczery. A nie, że jakiś tam fake. Tu jest prawdziwe życie, to jest prawdziwe życie. To jest dosłownie Jorvex 1:1. Uncensored. Unleashed. Kurde, Pixel mnie powstrzymał. Tak kochane w grach, a jednocześnie... No dobra, jednak nie Pixel. Myślałem, że wokół tamtej gałęzi było idealny hitbox, czyli fizyczna gałąź była hitboxem, przez który przeleci strzała. W sensie... Ten teren wokół gałęzi, ale okazuje się, że nie. Że dajmy na to, to jest piękne w tych starych gierkach. Widzicie tę lukę między gałęziami? Rozumiecie? Tam nie ma luki. Nie jest to dobre, bo takiego rabusia też można zabiuzować łukiem. Cofasz się do tyłu, walisz mu bułki. I on jako, że ma AI na poziomie Gothic 3, to robi krótkie ataki, nie robi tego z zasięgiem. Ja już wiem, że ja będę to abuzował, niestety. Bo nie da się inaczej. Jeśli gra dalej ma zepsute AI po tylu latach, to ja nie mam pytań. Więc jednak cię dorwałem. Awanturnik z tarczą. Ja go już mogę podjąć normalnie. Ten dźwięk nowy tarczy to jest jakiś cringe. Tak wam powiem. Tu miał ten modpack usprawniać, a połowa rzeczy to się do poprawy nadaje. Drewniana tarcza. Ale mnie interesowały dostawy. Szybka analiza, co jest grane. Miksturki da się zdobyć, nawet można będzie kupić. Mięso dla Hereka. Kawałek pieczeni. Jeden kawałek pieczeni, nie ma problemu. Ortega z Cyrusem, plaga piratów zrobione i głodne wilki. Można zrobić... A! I pokażę wam coś, bo to jest włócznia. Czyli ona ma mniejszy zasięg niż halabarda. Nie ma podjazdu w ogóle do wilków, jeszcze. Minimalnie, żeby bić wilki w tej grze, niestety halabarda. Mówiliście, że tarcza działa na potwory typu wilki. Niewykluczone, że właśnie broń jednoręczna early na wilki bardziej niż te halabardy. Dobra, wygłodniałe wilki. Na pewno nie są to czarne wilki, tylko to mają być głodne wilki, dokładnie. Trójka wilków. A myślę, że robimy to z łuku. To dosłownie, robimy to tak na chama z łuku. Ja pierdzielę. Niestety widzicie, wilki są bardzo szybkie. Oczywiście relatywnie, jak na Gothica 3. Bo one potrafią... One przede wszystkim mają ten atak do przodu. Każdy atak przesuwa wilka do przodu. A właśnie, to powoduje, że... No jestem kmiotem. Z wilkami w ten sposób nie zaorasz. Dlatego przyciągnę pod miasto. I znowu, czy to jest cheesing? No, można by się kłócić, czy to jest cheesing. To jest przede wszystkim używanie mózgu. Nie obrażając niektórych streamerów i widzów, którzy mi pisali te komentarze. Oszukujesz. No nie, no panowie. To załatwię sprawę. Rozumiecie, zniewolony farmer za mnie zrobił zadanie. Dosłownie wykonał atak, wykonało mi zadanie.
I wy powiecie, że to jest cheesing. No nie, no nie jest to cheesing. Słuchajcie, to jest pieprzony sandbox. Ta gierka ma 20 lat. My znamy tę gierkę na wylot. Wszyscy. I ograniczanie się na zasadzie, że ja nie mogę ściągać agro z NPC-ów. To jest jakieś arbitralne od góry narzucone coś. O, i upgrade do łuku. Czyli już będzie lepszy damage. I to sporo lepszy, niemalże dwukrotnie. Testujmy teraz kieszonkowca. Kurde! Testujmy może najpierw celność. Ja pierdziele. Cancer. Co jest? No ale dobrze odbieram, bardzo dobrze. Jeżeli early łuk odbiera, powiedzmy, 1/5, to ja już widzę, że łucznik będzie broken. To będzie łatwiej niż na halabardach. Oczywiście, kiedy trafiam, z czym są lekkie problemy. Nie, nie mam już strzału. Poleciał. Za ciężkie. No i otwieranie kufrów. Nie wiem, jak oni to rozwiązali, bo w podstawowym gotiku cholerka nic nie było w tych kufrach. I znowu gram pod halabardy. No niby łuki mnie by interesowały. Ale... marnowanie dwóch poziomów? Na modpaku? Haram, absolutnie nieakceptowalne. Esiel. Kupię dwie mikstury. 400 golda wydam, ale mi to pod questa jest potrzebne. Trzy miksturki wleciały, wyposażenie. Potrawka z grzybów, ja już tu jest tak dużo tego, że ja naprawdę nie mam pojęcia, co posiadam. Amulety, kamienie. A! Update, panowie. Nie będę używał zbroi. To jest playthrough, gdzie będziemy grali zupełnie od początku do końca bez zbroi, bo ktoś słusznie zresztą napisał, że może być za łatwo. Nie chcę atakować niektórych youtuberów, którzy grali na poziomie niskim. Ale tak jak ja gram, to wydaje mi się, że właśnie będzie za łatwo, więc plus jeden. I brak zbroi raczej. Już po wilkach. 30 punktów jeszcze. No wiadomo, arena odpada do momentu, kiedy nie będę mieć halabardy. Urkras. To chyba... No dawaj! A co z moją nagrodą? Nagroda? Przyniosłeś mi moje skradzione towary. 500 sztuk złota za deski. Dobre, to akurat bardzo fajne. Te zależności, że było 5K, 2,5K mega. Zawsze znajdziesz. Możesz to przede wszystkim. Ja skipuję, bo naprawdę. Mnie tylko interesuje tak. To. Czyli jakieś tam strzały. Bełty. Tylko znowu to są questy na zasadzie przynieś strzały. No i strzały kosztują. O, myślałem, że tyle kosztowały strzały, 27K. Nie mam pytań i reszta idzie na handel. Czyli robimy pieczyste dla Hereka, boom, 4 wjechały. Już mało surowego mięsa, zawsze jak grałem w tego gotika, to na tym etapie... Nie wiem, miałem wrażenie, że tu się z potworów więcej tego zdobywało. Co prawda to jeszcze nie jest Silden i miliony bizonów, ale już powinienem mieć więcej. Oto zioła lecznicze. Brawo! To jest w ogóle zadanie z Gotika trójki. Za jedno mięso 500 expa, a zadania z modpaka przynieś 1000 sztuk złota, 50 expa. Sprawdźmy, czy tu trzeba mieć... Za ciężkie. Tak. W takim razie, tylko zobaczę, czy mogę tworzyć... Nie mogę niczego stworzyć. Nie mogę. Podstawowa jakaś tam miksturka. 5K! 500. No i to mi się podoba. Wezmę te dwie. I przy... istotne, przy każdym kupcu trzeba zawsze brać fiolki. I chyba tyle tak naprawdę. I od zwykłych handlarzy też wodę, bo to wytrzymałość. Zobaczmy, 3, 4. I odnośnie tych questów typu modpack. Kilka tarcz. To od razu wam powiem, że nie ma sensu się w to wczuwać. Bo ty nie masz pojęcia, gdzie one są. To jest Gothic 3, więc one będą gdzieś w świecie gry. Po prostu grasz zwykłego Gothica 3 podstawkę. No i gdzieś tam w trakcie prawdopodobnie i tak natkniesz się na te zadania z modpaka. W sensie wykonasz je, bo one i tak z reguły polegają: zabij potwora X, przynieś coś tam w ilości X. Ja pierdziele, ścierwojad mnie ora. Bo nie miałem kondychy tak naprawdę.
Dobra. Ochroniarz Kurga. W takim razie robimy tych rabusi. Rabusiów? To co on taki twardy jest? Aha. Kiedy walisz headshoty, to jednak nie taki twardy. Tylko oczywiście jeszcze trafić trzeba, ale no zobaczcie. Ten łucznik teraz, early to jest w ogóle samograj. No i wpadł pancerz straży znoszony, który wygląda jak pancerz straży, ale mówię, nie będziemy nosić zbroi, bo za łatwo. Kurde, i będą robić uniki. Zwierzęta to chociaż, mimo że spamują tymi atakami, to zawsze jest ta przewaga, że nie robią uników. Bo tutaj jest minimalne AI i chłopy, mimo że idą na ciebie, to co chwilę gdzieś tam lewo, prawo cmykną. Ale krwiopijca z kolei jak podejdzie, to mnie zaspamuje. Szczury okrętowe, dead. I ubranie farmera wjechało. Mówiłem, że co, bierzemy wodę zawsze i wódę. U handlarzy. No i opcjonalnie te wytrychy. Orkowy patrol między Redok a Ardeją. Pytanie, czy jak zrobię to, bo jestem w stanie to zrobić, czy się cholerka orkowie nie obrażą. Nie wiem właśnie, jak te konsekwencje. Oczywiście lepiej to przetestować empirycznie, niż się zastanawiać, dlatego idę to zrobić. Przy okazji jaskinia Redok. I super wyszło, zobaczcie. Oni się sfokusowali na wilku. Ty! Ale oni zabiją tego wilka, coś mi się wydaje. No, zdecydowanie to nie było dobre. Wilk już padł. Ja tu wrócę, tylko wezmę całą klatę jakichś potworów, najlepiej właśnie wilków. I wy znowu powiecie, że to jest chatting. Ale to nie jest żaden chatting, to jest samo życie. Tu dobrze, że nie wybiłem jednak tych wilków. Tylko daleko muszę ściągać agro, bo oni są aż za krawędzią, jest dzik. Ale dzik to... Ja pierdoli. Zostałem zatruty. Dwa dziki. Ale dwa dziki to kmioty, bo one nie spamują. Cofam to. Jak to wygląda? Trzy wilki, tak? Cztery wilki. I pytanie, czy te wilki ogarną, jeśli chodzi o AI, wejście po tej ścianie, bo jeśli ogarną... Kurde, już agro zgubił. Jest tak piękne. Jak nie chcesz, żeby zgubili agro, to cię będą pół mapy gonić. Trzy wilki. No, muszą wystarczyć. Idziemy, boys. O, brawo. Gothic 3 AI to było dosłownie... To był test Turinga na to AI. Jeśli ktoś kojarzy, to pozdrawiam bardzo gorąco. Test Turinga. Mamy trzy wilczki i mamy czterech orków. Teraz tylko trzeba zgubić... Ja pierdoli. Ty, a dlaczego ja nie gubię agro z tego wilka? A, fuck? Nie wiem, co tu się dzieje. Absolutny... Nob gameplay. Kurde, jeszcze nie ta miksturka. No, absolutny fail. Nie wiem, to coś tu nie pykło, panowie. Orkowie w tej wersji są za mocni zwyczajnie. Ale może będę w stanie zabiuzować wyciąganie kuszy z ich strony. Już agro się zdjęło, zobaczcie. Już tylko z dwoma walczę. Co tu się cholera dzieje w tym modpaku? Padać śmietniki. Granie łucznikiem łatwiejsze jak jakieś... W ogóle tyle kombinowania było, zbieranie jakichś tam wilków, gdzie wystarczy wyjąć łuki, samograj większy jak te wilki. Już ja nawet nie wiem, jak to jest możliwe, że ten wojownik do mnie nie podszedł w momencie, kiedy obijałem mu kumpla z łuku. Ale jakoś tak właśnie. Aha. I ten sam schemat, czyli on nie ma zasięgu, żeby mnie trasnąć, no nie. Nie da się inaczej, nie da się bez abuzowania tej gierki. Patrol dead. Teraz pora na jaskinie. Kurde, mój Nemezis na wejściu, pełzacz. Któremu nie odbieram za dużo. Ha. Pełzacz jest zabugowany ogólnie, z tego co kojarzę w Gothiku, przecież on cały czas wykonuje diffa. Ale kiedy używasz łuku, to nie wykonuje nic, bo jest poza twoim range'em, więc nawet nie ma tego w AI zaprogramowane, żeby się bronić przed czymś, co go w teorii nie może dotknąć. Przecież ja tego pełzacza bym nie zaorał z broni melee. A tak wchodzę, robię jakieś dzikie cofanie się do tyłu, czyli kiting.
No i chłop nie wie, co się dzieje. Za ciężko. Złamany. Złamany. Pierwsza moja ciężka skrzynia. Złamany. O kurczę. W której mamy ostry bełt i nóż asasyna. No, ciekawostka raczej. Co mogę powiedzieć? A szczury również spamują i się... O kurde! Ja już wiem, co mogę powiedzieć. Samograj. Na 5 hitów jaszczur. I normalnie byłoby to problematyczne, bo przeładowanie tego łuku długie. A teraz? Na przyspieszeniu? Stary, co to jest 5 hitów z łuku, jak jeden strzał sekundy nie zajmuje? Jaszczurki. Tylko, no, trzeba trzymać dystans. Ty, i to już? Chyba wyczyszczona jaskinia, bo zobaczcie... Nie ma tu nic więcej. Nie ma tu już nic więcej. Metalowy kufer to nie, jakieś tam przedmioty typu ścierwo. Ty, no chyba wyczyszczone. Ostatni jaszczur w tym sezonie. No mega się przyjemnie gra. Oczywiście jakieś jak łuki wjadą na grubego zwierza i tak dalej, to będzie jeszcze łatwiej. Ale... kurczę. Chodzi o to, że będzie ta płynność, ta gimnastyka, jeżeli chodzi o buildzik, bo możesz walić z broni jednoręcznej, w sensie z melee, z dwuręcznej melee, albo właśnie z łuku, więc teoretycznie nawet te wilki, bo normalnie kryptonitem każdego buildu są wilki, ale jak widać tutaj z łuku to już nie bardzo. Redok oczyszczone. Czy jeszcze mogę im oddać jakiś... Aha, to był ten patrol. Wędrujący doskonale. Nie, nie. Zapiski Gelforda. Cóż on ciekawego mógł mieć? Kodeks pirata. Pierdoły. Przyjaciele. Oni potrzebują tych rzeczy. Nie wiem, o co chodzi. Zapiski Gelforda. Orkowie chce jakieś pierdoły, zejście na ląd. Ja nie wiem. Powiedzcie mi proszę, czy ktoś, kto gra w Gothica 3, czyta te pierdoły. W sensie, bo to są dodatki z modpacka. Nie wiem. Być może już nie jestem graczem, być może straciłem ten dryk gothicowy, ale... No, nie interesuje mnie to lore, po prostu, szczerze mówię, nie interesuje mnie lore, które oni na siłę próbują dodać. No, bo ja jestem vanilla chłop. Albo jest lore z wanili, albo nie ma lore. Dlatego mi się returnik chociażby nie podobał, bo był fokien na siłę. Rozdział 7 w sensie. Te wplecone do głównej fabuły jakieś tam dodatki były spoko. Natomiast kiedy zaczęli ingerować we własne tworzenie gierki... Przepraszam, wątku głównego bardziej, no to wyszło jak wyszło. Czyli co, panowie, to już chyba jest etap, kiedy bierzemy Coppera czy Cyrusa i idziemy na Ortegę, bo wszyscy biorą Coppera i idą na Ortegę. Wszyscy streamerzy. Oczywiście nie atakuje nikogo. Raczej tak sobie śmieje się z samego faktu. Dziękuję ci. O, i tarcze wykonane, super. I otrzymałem puklerz, który idzie na handel, bo jak już dobrze wiecie, no tarcze, no szanujmy się. Kto używa tarczy w Gothicu? Wytrzymałość. Gościu. Kto ma strzały w tej grze? Dokładnie, Urkras, ale on ma znowu tylko jakieś bełty, które to sprzedałem mu ja. Kto w tej grze posiada strzały? Kto może mieć te zapomniane przez Boga strzały w tej gierce? No pewnie jakiś łowca. Jens. Ale on znowu ma bełty. I zobaczcie, że... Już pomijam fakt, że się nie regenerują zupełnie strzały u wendorów. Jak to jest możliwe? I tutaj na dole kowal może mieć, ale on na pewno miał recepturki. Cliff. Czy mógłbyś spojrzeć na tą starą... Wygląda jak... Czy mój przyjaciel... Dobra, skip. Pancerz Straży Miejskiej, czyli naprawił mi tę zbroję, która miała zero obrony, ale ja już mówiłem, ja nie używam zbroi w tym gameplayu. Bełty i metalowe bełty, brawo. A strzały i metalowe strzały? Teraz misja znaleźć łóżko, gdzie się mogę przespać, bo wszystko oczywiście zajęte. Ilość łóżek odpowiednia do ilości NPC-ów w świecie gry. Rolet? Co witam. Jestem tu nowy i może masz coś dla mnie? Witaj, nieznajomy. Moim obowiązkiem jest dodatkowa para rąk. Czemu? Zanim przybyli tu orkowie, wojna za... Dobra, nie interesuje mnie to, pozbyłem się orków.
I wpadło jakieś złoto. Mam... Możesz pomóc mi Nie martw się. Co musisz? Żołnierze mówili, że musisz... Piraci, ale piraci też chyba wybici. Spotkałem kilku piratów. Jesteś pewny. Niedawno powiedział, że został obrany. Idź i porozmawiaj. I nie za... Kiedy... Okej, czyli to zadanie się rozgałęzia. Zobaczcie, że było tylko dwóch piratów do ubicia. Dosłownie dwóch piratów. Jak mogłeś mnie oszukać? Ramsey mnie nie kocha. Sprawiłeś, że się mną zajął super. Ale kiedy się mną zabawił, po prostu powiedział, że mam nie dość... I to mi się podoba, prawdziwy... No co, co? Nie chcę żadnych kłopotów. Teraz rozmawiamy. Kobieta mi reputację... Dlatego, panie i panowie, lekcja życia. Kobiety waszą reputację obniżają. Ja wiem, gdzie mogą być strzały, bo już naprawdę śmiać mi się chce. Nie ma strzał w świecie gry, ale tam mniej więcej, przy tym kamiennym kręgu, będzie przecież łowca. I za chwilę tam pójdę. Ktoś tu kurczę bruździ mi. Słyszę jakąś walkę. A to jest bardzo dobra walka. Bo jak widać, jestem w stanie znowu na tym skorzystać. Gdzie pięciu się bije, tam szósty korzysta. Teraz dzikich będzie bił w plecy, nie. Coś pięknego. Kieszonkowiec jeden dead. Bandyta numer 2 zaraz będzie również dead. Użyję tutaj łuku cheezerskiego. I powiecie znowu, Jorski, oszukujesz, to nie powinieneś tak grać. To jak ja mogę grać? Nie mogę używać łuku, nie mogę używać halabardy. Mam tylko grać jedyny prawidłowy build, czyli z kolei abuzowanie tarczy tutaj, tak? Bo tarczą również możesz wyblokować wszystko. To byście powiedzieli, że abuzuję tarczę wtedy. Aj, piękne. Co nie zrobisz, tak się źle ustawisz. Tak się ustawisz pod wiatr. Czy jakoś tak. Dzik. No jesa, jeszcze level wpadł. Mega się przyjemnie gra. Naprawdę, dodali przyspieszenie czasu. Poziom trudności wysoki, bo trochę bullet sponge te potwory, ale dzięki temu jest no, po prostu idealnie. Chociaż, mimo że hejtowałem, tak jak już wcześniej wspomniałem, hejtowałem Returna, a przez to, że masz 1 HP na start, a potwory 200. Ja i już ciepło mi jest, jak o tym pomyślę. O! I teraz mi jest jeszcze bardziej ciepło. Jeszcze cieplej. Ta gierka już jest samograjem. Kurczę. To też będzie broken, bo pamiętacie w poprzednim gameplayu ja abuzowałem poniekąd ilość zdrowia, bo dzięki temu, że miałem dużo zdrowia, obijali mnie, mogłem być bez zbroi i tak dalej, ale teraz w ogóle nie muszę dawać w zbroję, bo do momentu, kiedy nie będzie areny jakiejś, którą muszę wykonać, czyli długi czas, bo nie muszę żadnej areny robić, to w ogóle nie muszę dawać w HP. Dosłownie, ja mogę przejść 90% gierki mając te 200 HP początkowe. Wszystkie levele mogę ładować siła z ręka, a to z kolei spowoduje, że jeszcze większy damage. A to spowoduje, że jeszcze łatwiej potwory się będzie wybijać. Kurde. To teraz właśnie jest broken gameplay. Popierdolona gierka. Mimo, że modpack, że ma być tak ciężko i ludzie narzekają, że jest ciężko, to ja bym zaryzykował stwierdzenie, że... Gothic jeszcze nigdy nie był prostszy. Przecież jak ja nawet wcześniej miałem halabardę, to tak delikatnie do tych krwiopijców, z głową. A teraz? Mam łuk, to się nie cykam. Kurczę! Może trochę? To nawet nie chodzi o to, że oni są jacyś groźni. To jest po prostu nieefektywne, jeżeli chodzi o golda, bo cię zatrują, to tracisz HP. Musisz się później leczyć. Zobaczcie, ja mam włócznie. 3 ścierwojady. Kurde. Pokażę wam ten gameplay z... Kurde, co jest grane? Coś jakoś... Nie w ten sposób. Prześlicznie. Ścierwojady padają już na tym etapie. Kurde, co jest? Ej? A teraz mnie naszło. Jeżeli wymaga ta halabarda zarówno siły i z ręki, to czy istnieje szansa, że skaluje się zarówno z siłą i z ręką? Pytanie za 2 złote. Bo jeśli Gothic 3 miał w systemie powiązane to na skryptach, na poziomie skryptów, że dana statystyka wymagana skaluje ci daną broń, czy ja w tym momencie przyszedłem gierkę, bo nie będzie trzeba w ogóle krusztaracha zakładać w takim układzie? Bo jeśli zarówno... Nie, nie, nie. Bo rozumiecie, o co chodzi.
Na pewnym etapie siła wymaga 2-3 punkty, żeby ją rozwijać, więc musisz korzystać z miksturek. Zacznijmy od początku. Ale kiedy dobiję siłę do tego poziomu za 2 punkty, to mogę wtedy iść z rękę do poziomu za 2 punkty. Czyli jestem podwójnie efektywny. Nie, naprawdę, ja uważam, że Gothic nigdy nie był prostszy. Kurde, to polecieli z tym modpakiem, tak powiem. Pochliwy jeleń. PTSD. Jest i on. Hej, zaczekaj, to nieszczęsne zadanie z jeleniami, nie. Potrzebujesz, oczywiście, skoro za niedaleko jest jaskinia stopielcami. Jaskinia stopielcami. Pozbądź się i co z nagrody? Jeśli zedrzesz z nich skórę, to kupię ją od ciebie. Nie. Ale topielce nie stanowią żadnego zagrożenia. Tylko znowu, gdzie ta jaskinia, to jest... Nic mi to nie mówi. Ortega, zajmę się problemami. Jest. Zapomnij. Przełęcz Vanguard. I mięso jelenia. Ale mnie interesuje mięso w postaci strzał. Jakieś tam faktycznie mięso udźca dzikowego. I na poziomie 200 z ręki taki łuk. Jeszcze mi daje grubą zwierzynę, wiecie co? Żeby zabiozować tę giereczkę, chyba lecimy zręczność do 200 najpierw. Zobaczmy, jak tu będą topielce. Pamiętam, w Zmierzchu Bogów w tej jaskini były... Kurde! Podobnież wyglądające chyba troglodyci. Irytujący topielec. Akurat oni mają spory problem, bo włócznia na topielca to jest jak... kryptonit na Spidermana. Przepraszam, na Supermana. Ale tutaj nie ma tak naprawdę znaczenia, czy używasz tego kręciołka, czy halabardy, czy łuku właśnie. Jeszcze jak dużo odbieram. The fuck? Irytujące topielce. Zadanie typu zabić 4 topielców. Czy topielce? A w środku, uwaga, ciemne grzybki. I kufer. Zacznijmy od początku. No, teraz zdecydowanie uważam, że ta mechanika otwierania tych kufrów w ten sposób, no nie jest potrzebna, naprawdę. Z reguły to usprawnia gierkę, gdzieś dodaje tej głębi, ale szczerze wszedłbym, pootwierał to szybko z quick loota i wyszedł, a tak te 5 sekund trzeba zmarnować, powiedzmy. Problem z topielcami jest zakończony. Strzały wytrychy żywność. Kurczę, no niby te strzały, ale wezmę żywność. O! No, to było bardzo warte. No i co, i to już jest moment na Ortegę. Tylko brakuje mi Coppera, bo znany streamer, pociąg, kolejka, lokomotywa powiedziałby, że bez Coppera nie można zrobić tego zadania, bo jest za ciężkie. Nie powinienem tak mówić, przepraszam, już nie atakuję nikogo, ale taka prawda. Kurde. Wilki są za ciężkie. No wilki to są... I wiecie co? Ja też nie powinienem jeść tego mięsa tak na sucho. Tylko trzeba je jakoś zanęcić. Czyli ja wrócę do Ardei albo do innego miasta, gdzie jest kociołek. I trzeba zrobić pożywkę. Przecież to nie można w ten sposób grać. Zobaczcie. Ile mnie to leczy. 10 HP? Czyli tak, surowe mięso jest zbierane. I wydaje mi się, w Cape Town był kociołek. Tylko nie wiem, czy to nie jest kociołek alchemiczny, ale nie, nie, nie. Tu się używa przecież... Kurczę, esiel. A wepal gumę stąd, co? Kurde! Myślałem, że to była interakcja z kuchenką, a ja chleb podniosłem. Gdzie jest ten pieprzony kociołek, bo zaraz nie wytrzymię. Tutaj? Tutaj chyba był. Nie, tu jest kuchenka. Tu nie. Sklepikarz Stefan. Oni, zobaczcie, że im się ten stok nie restokuje, czyli jak coś kupisz od sklepikarza, to jesteśmy dosłownie skończony. Do zobaczenia. Nils Horf. Tak wiele ci zawdzięczamy. Loreta. Zbruździła mi opinię ta Loreta, ale... Tessa? Witaj. Już o wiele lepiej. W trakcie orkowego ataku wszyscy, którzy pozostali... Miałam tutaj przyjaciółkę imieniem Alcina.
Nie miała szans. Biedna. Przykra. Nadal mi się to nie podoba. Przykra sprawa. Szczerze mówiąc, nie była najlepszym materiałem. Chodzą nawet słuchy, że zdradziła go z jego... Dobra, skip. Lepiej późno niż wcale. Czyli znowu jakaś intryga w Ardei. Chodzą słuchy, że Alcina zdradziła swego męża z jej bratem. Z jego bratem. Czyli co, ja mam sprzedać te info Cole? Cole'owi? Cole. Uważaj na siebie. Czekaj, a tu było jakieś info odnośnie nazwy tego brata? I tak jest już źle. Johanem, Johan. Czyli muszę znaleźć Johana, o ile jeszcze żyje. Johan. A tu w ogóle mają być jacyś orkowie na wybrzeżu. Czekaj, czekaj. Gdzie znajdę orków, którzy zabili twoją żonę? Wyśledziłem obóz na wybrzeżu, usłyszałem, że przywódca nazywa się Utarn. I to chyba nawet na YouTubie mi się wyświetliło gdzieś tam w polecanych. Że jacyś orkowie, jakiś obóz i mniej więcej mam pojęcie, gdzie to jest. Tutaj obok. Tylko chwileczkę. Bo za dużo wszystkiego naraz. O, jest wolny kociołek. To ja go zaprzyjaźnię. Co możemy zrobić? Nie za dużo. Bulion. Nic nie mogę zrobić, rozumiecie to? Mogę zrobić potrawkę z grzyba. Oj, stary. Tragicznie to wygląda. Może ja mam po prostu za mało receptur, ale... Tragicznie. Czyli co, w tym momencie zrobimy orków. Następnie zrobimy bandytów Cyrusa, czy Ortegi. Oczywiście ten moment kojarzę, oglądałem znanego streamera, bardzo popularnego, kiedy walczył z tą grupą bandytów i zajęło mu to jakieś... Nie wiem, no czasu szczęśliwi nie liczę, ale myślę, że około pół godziny? Opancerzony rabusz. Ani kroku dalej. I zdaje się, że znany streamer posiadał również kompaniona w postaci Coppera. Ty kurde, co? Ty, tu jest mechanika, że jak ktoś ma hełm, to nie dostaje headshota? Przecież tu powinien być ten modifier, razy 2 albo 3 damage. A nie odbieram mu jakoś dużo. The fuck? Z tym, że go nie musiałem robić w ogóle ze strzału. Zobaczcie, że ma broń dwuręczną, czyli ścierwo. Bo ma krótki zasięg. Czyli ja to abiuzuję. Esa. Topór bandyty. Kurde, tam kusznika nawet mają zawodniki. Czekaj, save. Dzielny bandyta i używa kuszy. Gothic 3 modpack. Jak to byłby dzielny bandyta, to by brał najcięższą broń z najkrótszym zasięgiem i by z partyzanta we mnie wjeżdżał. Wtedy można mówić, że to dzielny bandyta. A chłop używa kuszy. Ja nie mówię, że jestem dzielny. Ja używam teraz broken buildu pod łuk. Czyli w sumie standardu... Kurczę. Standardowego buildu ludzi, którzy grają na niskim poziomie trudności. No weź mnie, zostaw. Nawet się skillować w tej grze nie da. I wracam, uwaga. Dzielny bandyta. Kurde, ale dzielny to on jest, jeśli chodzi o celność. Aha. Bo tu przecież wystarczy iść lekko w prawo albo w lewo i już nie jest taki dzielny, już nie trafia nic. Kurde, gierka. No nie da się, taki gothic to jest do złamania w 5 sekund. Rozumiesz tylko mechanikę AI, bo ona zawsze jest ta sama. Jak już rozumiesz, jak dany potwór albo rodzaj potwora cię atakuje, to nic się nie zmieni. Czy pora dnia się zmieni, czy gdzieś tam ustawienie terenu, AI zawsze będzie w ten sam sposób, czyli spamować. Nawet nie próbuję gdzieś wykombinować nic, bo tu nie ma na dobrą sprawę AI. AI ma dwa stany, 0-1. 0 jak nie widzą cię, 1 jak zbiorą agro i tyle. Czy ja tu zejdę bez dyntki? Kurczę. Prawie zdyntkowałem. Tu powinni być orkowie. I są. Bo jest chatka, tak jest, są orkowie. W takim razie ja tych... Ty, ale oni nie chcą mnie atakować. Dobra, czy on mi chce dać hełm? Skoro nie oddasz jej po dobroci, to wyciągnę broń. Czyli tu chodzi o tę chustkę, którą rzekomo miała żona już zmarła? Tego Cole'a?
Zamierzam cię zabić, walimy się. Mimo, że będę później z orkami oczywiście. Też mi się wydaje, że to będzie najlepsza opcja. To, no co, no panowie, jest opcja zabicia kogoś, to oczywiście ja to wykorzystam. Pragnę krwi w tym gameplayu. Szczególnie, że gram broken buildem. Chociaż tego orka to mogę nawet zrobić z broni. Nie muszę tutaj abuzować. Abuzować, bardzo istotne słowo. Łucznictwa. Ja wszystko abuzuję, powiecie, że mówię. Grał halabardą, abuzuję halabardę. Grałbym broń jednoręczną, bronią, przepraszam. Abuzuję broń jednoręczną i tarczę. Co nie zrobisz, to źle. Patrzcie, jak go zabiuzowałem. Za 10% HP kręciołkiem. O kurczę. Aktualizacja zadania. I chusta. Pozostałych orków, co ciekawe, w ogóle nie trzeba zabijać. No i są dosyć tanki. Aha, pozostałego orka. Obóz składał się z dwóch orków. Dobra! Cofam to, co powiedziałem. Czy on mi właśnie przypierdzielił za pół HP? Co?! Ej, wy to widzicie? Damage test, jeszcze raz, tylko niech zrobi ten heavy strike. Wy to widzicie? Napierdala mnie na strzała, naprawdę, na ściosa jednego. Co jest grane? Może jednak ta zbroja to nie będzie głupi pomysł. Nie mogę mu się dać trafić, normalnie one shot, one trup. Ale to też chyba będzie dobre. Bo ja mówiłem, że nie dawać w HP i tak dalej. Jeśli grałbym bez zbroi, to byłby idealny glass cannon buildzik. Jeżeli halabarda faktycznie skaluje się z dwiema statystykami. Kurczę, duży damage, ale również łatwo paść. Miałoby to sens, bo musiałbym manewrować. No panowie, podoba mnie się. Surowe mięsko i wracamy do Ardei. Dziękuję ci po tym wszystkim. A więc morderca. Witaj. Każdy ma swoje problemy, nawet ja. Aha. Daj mi tę chustę. Ktoś mi... Dziękuję bardzo. Ktoś mi w komentarzu napisał, że tę chustę właśnie odnośnie tego grobu to się wkłada do samego grobu. Co my tu mamy? I gdzie ta chusta? Witaj, nieznajomy. Dziękuję ci za zwrócenie mi mojej chusty. Dobra. Jak w Simsach. Ten duch to wygląda jak w Simsach, dwójeczce. Zdradziła. Zaskoczyłem. Ja pierdolę, nie! Zaskoczyłem ją. Gościara jest pośmiertna, jest duchem, a chłop do ducha czy zdradzi... Nie, piękny modpak. Coś mi to przypomina, wiecie co? Przypomina mi to Zmierzch Bogów. Naprawdę. Call. Przecież to duch, broń się go nie ima, prędzej zaufam duchowi. Ciebie to nie obchodzi. Wiecie co? Wali mi się na sukę. Mówiłem, ja pragnę krwi, a duch mi tej krwi nie zagwarantuje, więc walimy się z Kolem. Chłop ma w ogóle jakiegoś młota tibijskiego plus 7. Ale ja mam łucz Nika, builda. No przepraszam, no ale jak nie wykorzystywać tego? To jest właśnie broken mechanika. Używanie halabardy. Ja wam teraz pokażę, specjalnie będę abuzował ten łuk. Bo mi pieprzyliście, że halabarda, halabarda, zasięg, coś tam, damage, za dużo, skaluje się z tym i z tamtym. A łuk się skaluje tylko ze z ręką i... No... Kurde, no po prostu jakbym złapał jednego z drugim, hejtera. Zabiłem twojego męża, oto jego serce. Wspaniale, moja dusza może wreszcie zaznać spokoju. Cholera, znów muszę łapać za szpadel. Mocny jest ten modpack, zdecydowanie, bardzo mocny. Co my tu mamy? Kościany miecz. Fajne, fajne, że sporo warte. Natomiast sama broń to jest jakiś chyba prank. Gdyby dała mi kościaną halabardę, oto tak, byku. Ale zadanie ogólnie było fajne, nie powiem, że nie... Powiedzmy, że rozgałęzione gdzieś tam jakieś wątki tego. Natomiast sam fakt, że... Konstruowane w ten sposób, że się pojawił duch i chłop pyta ducha o zdradę. Ja się pytam, co to jest, trudne sprawy czy Gothic 3? Wątek główny Gothica trójeczki. Tu chyba Dragot gdzieś jest w okolicy.
Czy nie? Czy mi się wydaje? Te dragoty to będzie clue całego tego gameplayu. Zdobywać jak największą ilość tych roślinek. Bo jeszcze cały czas nie wiem, jak w modpaku obniżyli progi. A na pewno obniżyli, bo to nie może być tak, że wbiję sobie siły powiedzmy do 300 za jeden punkt. Bo to by było znowu za łatwo. Znany streamer powiedziałby, że bez Cole'a, przepraszam, bez Coopera albo bez Cyrusa, to w ogóle nie można podchodzić na Ortegę. Nie da się tego przejść. No po prostu nie da się, to jest jak Dark Souls of Gothic. Nie da się tej gierki przejść. Z tym, że mówię, no nie odbierać tego jako atak, bardziej satyra z mojej strony. I taka może autokrytyka, bo to całe community Gothica to mam wrażenie, że nie ma rąk. Ja sam nie mam rąk, więc ja w żadnym wypadku nie krytykuję, no. Bardziej mnie bawi fakt, że nie mieć rąk, a nie mieć rąk grając jedną grę od 20 lat, to... Coś tu jest, kurczę, nie halo. Już nawet nie chodzi o ilość rąk, bo rąk nie każdy musi mieć dwie sztuki, tylko... Ja pierdziele. Tylko wystarczy mieć jedną sztukę głowy i już wtedy gierka jest prosta. Naprawdę, Gothic 3, on tylko czeka, żeby być złamanym. Masz tak dużo narzędzi, żeby był złamany, że to jest niesamowite. I nie mamy już leczenia, co mi się średnio podoba. I tutaj wiem, że mogę spokojnie go kajtować. Zobaczcie, przyspieszenie i nie boję się, że mnie trafi, bo mnie nie trafi. To jest niemożliwe. Nie ma zasięgu. Koniec. O, Ortega tam jest. Jakby się dało zdjąć... Ja pierdolę, tu... Tam z 20 chłopa siedzi w tej jednej komorze. I wszyscy mają halabardy, idź pan w dupę. Straszne to jest. Tak, jeden kmiocik za 50 ekspa z halabardą i drugi za nim. Oni są groźniejsi niż jakiś tam bandyta za 400... Aj. Który posiada broń dwuręczną. Krótką. Bo halabarda też jest bronią dwuręczną, natomiast to jest nadbroń. To nie jest broń, to jest... A fuck? To jest debroń. Opancerzony rabuś. I drugi, o! Zobaczcie, obaj mają krótkie bronie, więc ja robię quick save. No i ich oram, nie oszukujmy się. O, ja pierdoli. Czterech się nagle zrobiło z jednego, rozmnożyli się. Tutaj może nie głupie byłoby użycie łuku. Tak lekko ich poobijać. Albo wciągnąć w te wilki z tyłu, też by zadziałało. Ale no nie, no już. Miejmy chociaż minimalną ilość szacunku do siebie. Kurde. Minimalna ilość przerywanych ataków poprzez wejście na jeden piksel wysokościowy kamienia. To jest Gothic 3 gameplay. Ekscytujący, jak widać. No przepraszam, panie i panowie, ale tak się gra w Gothica. No, co tu dużo mogę powiedzieć. O, ty kurcze! Ile tam HP weszło z jednej buły? 70% HP mi wypierdzielił. Jeszcze ich skillowało. Ej, to nie będzie tak proste, jak mi się wydawało, naprawdę. Powiem wam tak, szybki update, nie robimy dzisiaj tego zadania. Dlaczego? Bo jestem leniem śmierdzącym i kiedy nie mogę zabiuzować danej mechaniki, to poddaję się, bo jestem typowym normikiem. Ale również pamiętajcie, że nie mam zbroi i mam mało HP, więc dostaję strzała, efektywnie padam na strzała. Na dzisiaj to tyle, panie i panowie. Takie delikatne wyczyszczenie terenów wokół Ardei. Abuzowanie mechanik, abuzowanie broken jakiejś tam halabardy, jeszcze bardziej broken łuku, oszukiwanie, zmienianie poziomu trudności na trudny, rzekomo gram cały czas na łatwym. Także trzymajcie się, w kolejnym odcinku łamiemy kolejne mechaniki w Gothicu 3, bo ta gra jest po prostu broken.